Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neutral, a to pierwszy odcinek na temat nowego eventu, jaki będzie miał miejsce już w ten weekend. Będę starał się co tydzień w środę opublikować filmy na temat tych nowych eventów, ponieważ no, przez kolejnych kilka tygodni będziemy się dowiadywać o czymś nowym co środę, tak jak mówiłem, w sensie o czymś nowym, o każdym nowym evencie. No i ja będę starał się na ten temat robić dla Was film. Jak widzicie, macie u mnie to szybciej aniżeli oficjalne informacje o godzinie 16, dlatego że KO, czy tam KO na niemieckim forum, jak zwykle w tych wszystkich instrukcjach gry i tak dalej, lubi sobie coś pozmieniać na potrzeby oczywiście aktualizacji gry, zanim jeszcze ta aktualizacja będzie faktycznie dostępna i zanim będą informacje o niej. No i już tutaj mamy, jak widzicie, typy wydarzeń, jest taki wątek, to jest przetłumaczone z języka niemieckiego na polski, ewentualnie mogą być jakieś błędy i tak dalej, bo wiadomo jak tłumacz działa. W każdym razie zobaczcie, o co chodzi. Ja tutaj Wam zjadę tak, żeby kamerka nie zasłaniała. No i spójrzcie sami. Jak widzicie, mamy 12 podpunktów, czyli to, co mówiłem, że 12 nowych eventów będzie. Z tym, że będzie to, teraz widzimy, że będzie się to jakoś dziwnie przeplatało, dlatego że mamy tutaj kolejność i tak, pierwsze już jest podane, piąte to jest to samo co pierwsze i dziewiąte to jest to samo co pierwsze. Więc wychodzi na to, że co 5 tygodni będzie ten sam event, który zacznie się już w ten weekend. O co chodzi z tym eventem? Bogactwo doświadczeń i klepsydr jest do góry nogami. Powiem Wam, że bardzo fajny event, od razu już tu zapowiem. Mogliście sobie już zresztą przeczytać, ale strasznie fajnie, powiedzmy, Weekend Expa został przebudowany strasznie na plus. Dlaczego? Ano dlatego, że po pierwsze, tutaj jeżeli chodzi o doświadczenie, to mamy tak, podwójne punkty doświadczenia dzięki zadaniom w tawernie, bitwom na arenie, akademii w twierdzy po prostu, Expa z koła fortuny, czyli z doktora Abawuwu i z tajnej misji, czyli tej misji, która tam wisi w karczmie na drzwiach. Czyli w tym momencie bodajże, mogę się mylić, ale z tego co wiem, chyba tylko dostawaliśmy w Event Expa dodatkowe doświadczenie, czyli to razy dwa tylko z misji. Natomiast teraz zobaczcie, dostajemy praktycznie ze wszystkiego, co tak naprawdę nam tutaj daje tego expa w grze, nie? Czyli arena, te pierwsze 10 wygranych na arenie dokładnie, czyli ta tajemnicza misja dnia codzienna, koło fortuny, akademia w twierdzy i tak dalej, i tak dalej. Także jest to naprawdę bardzo fajne. Ale co jest jeszcze fajniejsze, ten event został połączony z drugim eventem, który nazywa się Klepsydry jest do góry nogami. Tutaj klepsydry są do góry nogami, bardziej by pasowało. W każdym razie zobaczcie, że tutaj jeszcze w ogóle są typy wydarzeń, w tym wyjaśnienia są jeszcze do ujawnienia kolejne. Czyli po prostu za tydzień w środę najprawdopodobniej w tym wątku znowu ujrzymy coś nowego. I z tego co widzimy, w tym momencie będą te eventy tak jakby połączone, nie? Czyli na przykład tutaj mamy dwa eventy, można powiedzieć, w jednym. Czyli te klepsydry i to doświadczenie. Jeżeli chodzi o klepsydry do góry nogami, to tak. W magicznym sklepie klepsydry dają 10 razy więcej. Obszary pustyni i stepu w tawernach dają wygrane klepsydry. Aha, czyli jak mamy, to chyba chodzi, że lokalizację po prostu, jak jest step strapionych załóżmy, albo tam jakaś pustynia, to po prostu będziemy dostawać dzięki temu klepsydry, a gracz w kości wygrywa dwukrotnie więcej klepsydr, czyli w taki event opłaca się tak naprawdę grać za klepsydry, no bo jeżeli wygramy 125 za 5 kostek, no to będziemy mogli dostać 250, a to już jest naprawdę fajna liczba. Jeżeli chodzi tutaj o to, w tym magicznym sklepie klepsydry dają 10 razy więcej, najprawdopodobniej, choć jeszcze nie wiadomo, ale na 99% będzie to po prostu działać tak, że tak jak w poprzednich tam kilku eventach, że po prostu klepsydry, które będą w paczce za stówkę, czyli będzie po prostu 100 klepsydr, będą kosztować tyle co 10 klepsydr. I powiem Wam, że to jest po prostu miód, to jest najlepsze co mogło być, dlatego że no teraz już nie ma tak naprawdę obaw o to, że tam, nie wiem, skończą się klepsydry, że coś się z nimi stanie i tak dalej, bo praktycznie co 5 tygodni będziemy mieli taki event, dzięki któremu będziemy mogli sobie znowu te klepsydry nafarmić, podostawać i tak dalej. Jest to bardzo dobry ruch ze strony twórców, jest to bardzo fajne, dlatego że niektórzy, no już ta gra jednak przechodzi w coś takiego, że nie siedzisz na niej, powiedzmy, cały czas, tylko po prostu wchodzisz, odklikujesz, co masz odklikać i wychodzisz, i taki event tym bardziej w tym pomaga, no więc to jest jak najbardziej na plus. Dzisiaj o 16 prawdopodobnie będzie oficjalna informacja, no ja Wam to wrzucę oczywiście wcześniej. Raczej więcej tam się nie dowiemy. Może będą jakieś zmiany inne, to jeszcze drugi filmik nagram o tych zmianach ewentualnych, jeżeli coś będzie. No ale jeżeli chodzi o event, no to już tak naprawdę na ten tydzień wszystko wiemy. Jak widzicie, tutaj mamy kolejność jeszcze do ujawnienia, jakieś kolejne typy wydarzeń do ujawnienia. Tak więc generalnie no to wszystko będzie się pojawiać. Czyli potrzeba nam tak naprawdę, z tego co widzę, 5 tygodni. W tym momencie już tylko
Nie, przepraszam, 4 tygodni, tak? 4 tygodni, żeby się dowiedzieć o wszystkim. No bo pierwszy tydzień, czyli dzisiaj powiedzmy już mamy ujawnione jedynkę, piątkę i dziewiątkę. Za tydzień będziemy mieli to ujawnione i podejrzewam, że jeszcze coś. Trójka tak samo, czwórka tak samo. Czyli w przeciągu kolejnych już teraz 3 tygodni będziemy tak naprawdę wiedzieć o wszystkich nowych eventach. Ja też będę, tak jak mówię, takie króciutkie filmy na ten temat nagrywał. Mam nadzieję, że coś takiego wam przypadnie do gustu. No i co więcej, tak naprawdę dajcie znać, jak co o tym myślicie. Dla mnie zdecydowanie na plus. No Event Expo stał się jeszcze fajniejszy. Wiadomo, że każdy lubi Event Expo, a teraz jest tak naprawdę jeszcze przyjemniejszy dla nas. To pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że no jeszcze do tego dorzucili te klepsydry, które nawet jeżeli są gracze free to play, nawet jeżeli nie rolują sklepów i tak dalej, to i tak mogą je dostać z kostek, mogą je dostać, tak jak tutaj jest napisane, z tych lokalizacji specjalnych, czyli tych pustynnych, no bo to są, wiadomo, klepsydry to są takie, że to tak nawiązanie do takich piasków czasu, coś w tym stylu, no wiadomo o co chodzi. Tak więc generalnie, no nawet dla free to play te klepsydry są ok, bo jest szansa, żeby to wygrać. Dla grzybiarzy to już w ogóle bajka, bo sobie mogą znaleźć w takim evencie na przykład, nie wiem, 10 tysięcy, tak jak ja zrobiłem na Wojowniku i już się nie martwić przez rok o te klepsydry, czy tam przez pół roku powiedzmy. Także no jest to generalnie świetna sprawa. I co więcej, no dalej zobaczymy, co to będzie. Tak jak mówię, no to wszystko jest do ujawnienia. Dajcie znać w komentarzach, dajcie znać, jak wam się te eventy podobają. Tak jak mówię, dla mnie pierwszy event zdecydowanie na plus. Bałem się, gadaliśmy o tym sobie na streamkach, że zrobią 12 nowych eventów. Z tego załóżmy 6 to będą rozdzielone skarby lasu, bo na przykład w jednym evencie będzie można dostać załóżmy pokarm dla pupili, w drugim na przykład drewno, w trzecim kamień, dusze i tak dalej. Ktoś tam na live właśnie na Twitchu się śmiał z tego. No ale co? Wygląda na to, że idzie to w naprawdę fajnym kierunku i naprawdę z tego powodu się cieszę. To by było, wydaje mi się, że na tyle. Chyba wam wszystko powiedziałem. Tak jak mówię, jeszcze może dzisiaj wleci drugi filmik, jeżeli faktycznie dadzą jakieś ogłoszenie, czy coś jeszcze w tej aktualizacji wejdzie oprócz tych zmienionych eventów. Ale to nic. Tak naprawdę co? Ja wam dziękuję za uwagę, dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobał film. Jeżeli tak, to zostawcie kciuka w górę. Zapomniałem o tym powiedzieć na początku, ale mam nadzieję, że i tak nie zapomnicie zostawić, tylko zrobicie to, chociażby w tym momencie. No już jestem strasznie, że tak powiem, szczęśliwy, że coś tak, w sensie szczęśliwy, no duże słowo. Cieszę się, że tak ten pierwszy event wygląda, bo jest to naprawdę na plus. Tak więc zapomniałem w ogóle o tym wam powiedzieć, bo chciałem jak najszybciej nagrać o tych kciukach w górę, więc teraz możecie zostawić, no. Druga sprawa, wbijajcie na Twitcha. Dzisiaj streamka najprawdopodobniej nie będzie, na 99% pewnie nie. Natomiast będzie, wydaje mi się, że jutro powinien o 19 normalnie streamek być. I tyle, wbijajcie na Discorda dla widzów, zostawiajcie subskrypcję z dzwoneczkiem. Dziękuję wam raz jeszcze za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!